Kraków tradycyjnie od wieków dawniejszych jest ulubioną siedzibą mus polskich. Pracownicy artystycznego zawodu mają wielki i święty obowiązek przekazania sztuki polskiej dalszym pokoleniom, by sztuka nie była tylko przechodnim promieniem lub echem, lecz torując drogi w najdalszych po nas wiekach, opromieniały szczytnym kolorem, pięknem, światłem i miłą harmonią cały kraj Polski, robiąc zeń Olimp. Jan Matejko. W 2012 roku zostałem wybrany rektorem po raz pierwszy i wszedłem do gabinetu Matejkowskiego, usiadłem za biurkiem i wtedy zauważyłem te wszystkie spojrzenia z portretów, które tu wiszą. Trochę się przestraszyłem, żeby powiedzieć, że popatrzyłem na Weissa, na Mechofera, na Wyczółkowskiego, Aibisza, Pronaszkę. I tak długo wodziłem wzrokiem po tych portretach i muszę powiedzieć, że poczułem tą historię, tą tradycję, że tu jest wielka odpowiedzialność, że tutaj byli wybitni artyści i chcę sprostać tym spojrzeniom tutaj moich wielkich, naprawdę wielkich poprzedników. Dwusetny rok akademicki w Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie uważam za otwarty. Malarz, rzeźbiarz i poeta zarówno poświęcają życie swoje, aby płodami pióra, pędzla lub dłuta przyczyniali się do ukształcenia serca i umysłu człowieka. Czyli te obrazami swemi przypomną dawne dzieje, czy je dzisiejsze opiszą, czyli obraz nowy utworzą. Zawsze mają na celu dla dobra społeczeństwa budzić niemi ducha, utrzymywać go i do dalszych przesyłać pokoleń. Malarstwo więc i rzeźbiarstwo jak poezja jednakich wymagają od malarza, rzeźbiarza i poety przymiotów. To jest daru od natury, dalej wysokiego ukształcenia umysłu, na koniec głębokiej znajomości języka lub wymowy rysów, którymi do duszy słuchaczów lub widzów przemawiać należy. Jestem najstarszym absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ja studia rozpocząłem w 1937 roku. Mieliśmy bardzo dobre grono profesorów. Pierwszy rok studiów na Akademii Sztuk Pięknych tu w Krakowie polega na tym, że się rysuje akt. Więc ten wieczorny rysunek prowadził Sichulski, a ten dzienny, ten główny, prowadził Przebindowski. I ja sam marzyłem o akademii od dziecka. W 1937 roku był egzamin wstępny. Każdy miał tą swoją taką dyktę i od razu musiał rysować. Tylko na rysunku polegał egzamin wstępny i później to oceniano.
Zabytkowa kamienica zamykająca plac Świętej Marii Magdaleny od strony południowej do dziś nosi nazwę Malarni. Tu bowiem mieściła się pierwsza siedziba Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Powstały jako Instytut Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Wydziału Filozoficznego. Potwierdza to statut uniwersytecki z 16 października 1818 roku, rozdział 1, paragraf 17. Dla rozszerzenia nauk sztuk pięknych dołączona została do Uniwersytetu Akademia tychże Sztuk. Pojawiły się wówczas nazwiska założycieli nowej uczelni, Józefa Brodowskiego i Józefa Peszki, zarazem pierwszych profesorów rysunku i malarstwa. 11 lat później nastąpiły przenosiny Akademii do gmachu Collegium Juridicum po przeciwnej stronie placu, a w roku 1834 przyłączono ją do powstałego wtedy Instytutu Technicznego, co oczywiście wiązało się znów ze zmianą lokalizacji. Niestety budynek Instytutu spłonął podczas Wielkiego Pożaru Krakowa w 1850 roku. Komputer przy naszych działaniach wykorzystywany jest jako narzędzie, tak jak pędzel przez malarzy. To znaczy on nie służy tylko po to, żebyśmy dokonali czynności takiej, jak standardowo każdy może dokonać, ale żeby wykorzystując oprogramowanie więcej nam wkładać własną inwencję, również tą związaną z budową algorytmu i tworzyć tym sposobem nowy rodzaj dzieła lub tworzyć pewien zespół danych, który zostanie wykorzystany przy działaniu na przykład w przestrzeni czy budowaniu przestrzeni wirtualnej. Państwo, otwieramy dzisiaj piąte Biennale Architektury Wnętrz, to już jest piąta edycja, ale ono zostało wkomponowane w szereg uroczystości wystaw i imprez, które są związane z obchodami 200-lecia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W roku 2003 podjęto decyzję o utworzeniu nowej jednostki ogólnouczelnianej o nazwie Muzeum ASP. Muzeum Akademii Sztuk Pięknych jest przede wszystkim taką formą spłacenia długu wobec licznych profesorów i studentów, którzy przez te 20 dekad składali swoje prace w zbiorach. Osoby, które się wiążą z tą uczelnią, są wrażliwe na te przestrzenie wyobraźni. Pomimo braku stałej ekspozycji, większość zbiorów historycznych jest w różnych pomieszczeniach, takich jak gabinet rektora, jak sala senacka, cała kolekcja rzeźb antycznych. Po roku 1873 pod dyrekcją Jana Matejki powstała już samodzielna Szkoła Sztuk Pięknych. Pomimo kilku lat, kiedy nie miała jeszcze własnego lokalu, miała trudne warunki do prowadzenia zajęć, zorganizowano bibliotekę w budynku wzniesionym w latach 1909-1913 dla nieistniejącej już, ale bardzo ważnej dla Krakowa instytucji kultury, jaką było Muzeum Techniczno-Przemysłowe Krakowskie. Gmach wraz z biblioteką otrzymała Akademia Sztuk Pięknych. Jest to największa i najbogatsza biblioteka spośród bibliotek wszystkich polskich szkół artystycznych. Zachowały się pierwsze podręczniki z tego okresu. To były podręczniki do
anatomii artystycznej. Były to następnie podręczniki przedstawiające różne style w historii sztuki. Podręcznik do nauki perspektywy, podręcznik do nauki stylów architektonicznych, podręczniki autorstwa Władysława Łuszczkiewicza, napisane na wyraźną prośbę i życzenie Jana Matejki. Dyrektor Mistrz Matejko był dla nas raczej jakąś legendą niż czymś realnym. Mistrza się prawie nigdy nie widziało, ale się czuło, że on jak korona na wieży mariackiej gdzieś tam w górze był i zdobił naszą szkołę. Jako też i nadawał sens całemu istnieniu tej instytucji. O mistrzu mówiło się szeptem, jakby się obawiano, aby nie posłyszał lub żeby nie zmącić nierozsądnym słowem lub głośnym stąpaniem po schodach jego wielkiego spokoju. Leon Kowalski, artysta malarz, absolwent Szkoły Sztuk Pięknych. Tegoroczna wystawa jest dla mnie zaskoczeniem. Takiej siły przekonywującej siły, która płynie z prac studentów. To nie jest, dyplom to nie jest jakieś potwierdzenie mnie, że ja jestem taka. To jest miejsce, w którym się znajduję. Taka na zawsze. Tak, tak. Mhm. To jest moment, w którym ja jestem teraz, ale nie wiem, co będzie za rok, co będzie za 2 lata, co będzie za 10. Dlaczego wybór na wystawę końcoworoczną padł akurat na te 2 obrazy? Są dla mnie takim dowodem na trochę obecność w tobie jakby 2 osób jednocześnie. Trochę to trywialnie zabrzmi. Jedna trochę straszy, a druga ma w sobie ogromny ładunek optymizmu. Ta przewrotność sytuacji, którą zaproponowałaś, jest niezwykła. Myślę, że dziś mistrz jest bardziej osobą taką współobecną przy młodym człowieku. No ja chcę się dowiedzieć, jak postrzega świat. Monumentalny gmach Akademii Sztuk Pięknych, ukończony w roku 1879, zbudowany według projektu Macieja Moraczewskiego w stylu bogatego neorenesansu, planowany był już za prezydentury Józefa Dietla, zrealizowany za jego następcy. Przedzielił dawny rynek Kleparza, tworząc nowy plac miejski. Dnia 8 listopada 1879 roku z rana odbyło się uroczyste poświęcenie nowego gmachu Szkoły Sztuk Pięknych, na którym zgromadzeni byli dyrektor szkoły Jan Matejko, profesorowie, docenci, asystenci Szkoły Sztuk Pięknych oraz wszyscy uczniowie. Matejko, zacząwszy od słów, przestępując progi nowego gmachu szkolnego, przypomniał stan dawniejszej szkoły, która tułając się jak niewolnica w ciasnych izbach, powoli zdobywała sobie wytrwaniem i cierpliwością tkankę do lepszych losów. Zatroskany Matejko, siedzący w narożniku, patrzący nieco z kąta na stary Kraków, na resztki tego, co pozostało po jego murach, a jednocześnie na budynek, którego był inicjatorem. Na obecny budynek Akademii Sztuk Pięknych, do którego się powstania mocno przyczynił. Pomnik to nie konkretny obraz, tylko kadrowana rzeczywistość Krakowa, tego starego Krakowa, które było elementem troski Matejki jako człowieka, który interesował się mocno nie tylko historią swojego rodzinnego miasta, ale również zabytkami, jego dziedzictwem dobrze pojętym. Warto wspomnieć, że Jan Matejko odniósł ogromne zasługi dla ratowania krakowskich zabytków. Przede wszystkim przyczynił się do odbudowy sukiennic. Sprzymierzeńcem Matejki przy odnowie tego krakowskiego zabytku był profesor Józef Dietl, prezydent Krakowa. Obu połączyła miłość do tego miasta. Obaj pochodzili z rodzin, które zaklimatyzowały się w Krakowie.
1864 roku Matejko maluje portret, który przedstawia rzeczywiście niezwykłą osobowość profesora Józefa Dietla, którego z Janem Matejką łączyła współpraca na wielu płaszczyznach. Matejko trwale wpisał się w sukiennicę, ponieważ przyczynił się do stworzenia galerii pod przyszłe muzeum. Nikt jeszcze wtedy nie przewidział, że będzie to Muzeum Narodowe w Krakowie, na czele którego sam stanie w 1885 roku jako przewodniczący komitetu wykonawczego tej placówki. Mamy rok 1900, bardzo ważna data w historii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyrektorem Szkoły Sztuk Pięknych zostaje Julian Fałat, artysta, malarz. Otrzymał w schedzie właściwie po Janie Matejce szkołę zawodową i spowodował takie zmiany restrukturyzacyjne, organizacyjne i programowe, że uczelnia uzyskała rangę wyższej uczelni. Julian Fałat pisze w pamiętnikach. Odświeżenie krwi artystycznej przez powołanie najznakomitszych artystów rozproszonych po świecie i zgromadzenie ich w Krakowie było moim celem i najgorętszym pragnieniem. Najpierwszymi powołanymi byli Leon Wyczółkowski, bawiący na Ukrainie, Aksentowicz Teodor, przebywający w Paryżu i Jacek Malczewski, który mieszkał w Krakowie. Szkoła Sztuk Pięknych, wkrótce przemieniona w Akademię, biła silnym tętnem i promieniowała, a nabrała jeszcze większego blasku, gdy do grona profesorów wprowadziłem takich artystów jak Stanisławski, Mechofer, Pankiewicz, Wyspiański i Weiss. Był pierwszym rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i właśnie przygoda z edukacją wyższą, artystyczną zaczyna się w naszej historii od Juliana Fałata, znakomitego akwarelisty. Ogłaszam uroczyście nadanie panu stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki pięknej. Doktorat jest potrzebny na styku pomiędzy światem sztuki i światem społeczeństwa w ogóle, światem nauki w szczególności. W naszym przypadku jest on uznaniem faktu, że sztuka jest wiedzą, gdyż sztukę nie można redukować do czynności manualnych. Sztuka jest czynnością intelektualną, zawsze nią była. Ten etap dostania właśnie dyplomu doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z jednej strony zamyka pewien rozdział, ale z drugiej strony otwiera coś, co daje takie głębokie poczucie sensu, że ten język malarstwa jest naprawdę sam w sobie pojemny i jak jest samowystarczalny na swój sposób. Epoka Młodej Polski jest bardzo istotna w rozwoju historii Akademii Sztuk Pięknych. Pojawiają się nowi profesorowie sprowadzeni na katedry przez Juliana Fałata. Nowe prądy, symbolizm, secesja, nowe tendencje w sztuce. Od 1993 roku już nie żyje Matejko. Nowe władze na Akademii 1995 rok. Rozpoczynają nową erę i wtedy właśnie jesienią 1896 roku z Paryża wraca Mechofer. To życie artystyczne toczy się nie tylko w salach wykładowych na Akademii Sztuk Pięknych, ale też można powiedzieć zamyka się w obrębie plant, w kawiarniach, w kabarecie.
Młoda Polska miała różne oblicza. Położenie jamy Michalika, czyli ówczesnej cukierni lwowskiej, która do dziś dnia funkcjonuje jako swoiste sanktuarium młodej Polski. Nieopodal Akademii Sztuk Pięknych, wtedy Szkoły Sztuk Pięknych, spowodowało, że kawiarnia stała się miejscem częstych wizyt artystów. Tutaj powstał w 1905 roku pomysł powołania kabaretu Zielony Balonik. Dzisiejszy wystrój jama Michalika zawdzięcza uczniom i profesorom w Akademii. Dość wspomnieć obraz Kazimierza Sichulskiego, który jest swego rodzaju pastiszem obrazu Michała Anioła z Kaplicy Sykstyńskiej. Dość wspomnieć o malowidle ściennym Stanisławski z Bocianem, czy obrazie również Kazimierza Sichulskiego Jan Stanisławski z uczniami. Mamy też obraz Karola Frycza, stolik malarski, który dokumentuje obecność Akademii w jamie Michalikowej. W 1901 roku pojawia się niezwykła, ekscentryczna postać, Felix Manga Jasiński, wielbiciel sztuki japońskiej, kolekcjoner. Pokazuje swoją kolekcję artystom związanym z Krakowską Akademią Sztuk Pięknych i jakby zaszczepia w nich miłość do Japonii, do tamtejszej kultury. Właśnie Mehofer był jednym z tych, którzy kolekcjonowali dżeworyty japońskie. Może nie tylko on, bo wraz z małżonką w Paryżu jeszcze w latach ich narzeczeńskich Jadwiga gromadziła z kolekcji dżeworytów uzupełnioną przez Jasińskiego. Atmosfera tego zbioru przypomina tamte czasy, tamte fascynacje, klimat. Bardzo żywy, bardzo modny w całej Europie. Artyści bardzo intensywnie działają w tych miejscach, ale także odkrywają, można powiedzieć, polską wieś, tworzą coś w rodzaju kolonii artystycznej wówczas w podkrakowskich Bronowicach i tam cały czas jest też obecny Józef Mehofer, który był ostatnim rektorem Akademii Sztuk Pięknych w czasie I wojny światowej, zamykającej jakby pewną epokę. Dzięki otwartości artystów na rozmaite nowe prądy intelektualne, Akademia zdobywa nowe specjalności, nowe specjalizacje. Specjalizuje się w konserwacji i to już od czasów Jana Matejki, czego przykładem są młodzi studenci Staś Wyspiański i Józef Mehofer, pracujący z nim na rusztowaniu, ale także nie do przecenienia jest kwestia sztuki stosowanej, rozmyślnego, artystycznego projektowania, nie tylko plakatu, nie tylko ceramiki, ale także książki. No i tutaj przechodzimy do jednego z najważniejszych studentów w Akademii Sztuk Pięknych, czyli Stanisława Wyspiańskiego. Czym fascynował Wyspiański studentów? Osobowością na pewno. To była bardzo złożona osobowość. Był to artysta, który pokazywał, że nie można się skupić na jednej dziedzinie sztuki. My go odbieramy w Akademii Sztuk Pięknych jako malarza, jako grafika, jako znakomitego projektanta sztuki użytkowej, ale z drugiej strony jest to wielki artysta, gdy chodzi o grafikę związaną z wydawnictwami. Mówimy o epoce, kiedy rodziła się nowoczesna scenografia i przecież on ten związek z ASP ma wówczas, kiedy jest traktowany jako ten czwarty wieszcz narodowy. To jest po sukcesie już Wesela, to jest okres, kiedy no, genialne wyzwolenie się pojawia jako utwór pokazujący wprost teatr i dyskutujący o teatrze, o sztuce i o artyście. Teatr narodu, sztuka, polska sztuka. Chcemy go stroić, chcemy go malować. Chcemy w teatrze tym Polskę budować. Nastroje wyzwoleńcze narastają. Takim elementem podstawowym jest 1910 rok, lipiec.
mianowicie odsłonięcie na placu Matejki przed gmachem Akademii pomnika upamiętniającego 500-lecie bitwy pod Grunwaldem, ufundowanego przez wybitnego Polaka, rodaka, który zbierał pieniądze na ten pomnik od małego dziecka, Ignacego Jana Paderewskiego. To postać podstawowa, jeśli chodzi o ten pomnik, ale to wpłynęło w jakiś sposób za kilka lat pośrednio, a później bezpośrednio, na udział wielu artystów plastyków, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, udział w Legionach. Nie można nie wspomnieć o wielkim malarzu, dwukrotnym rektorze Akademii Sztuk Pięknych, Aksentowiczu. Bardzo wielu tych artystów właściwie później miało wielki wkład w niepodległość Polski. Pierwsza wojna światowa w dużym stopniu wpłynęła na emancypację kobiet, ponieważ w czasie wojny one zajęły stanowiska pracy mężczyzn i okazało się, że dają radę i dzięki temu po skończeniu wojny mogły pracować dalej. My już oczywiście o tym nie pamiętamy, ale wtedy uważano, że kobieta nie nadaje się do pracy twórczej, że po prostu nie ma talentu i z tego względu też nie studiuje. Zofia Baltarowicz-Zielińska, która otworzyła bramę Akademii dla innych kobiet, przyszła ze swoimi pracami do profesorów, bo najpierw poszła do Malczewskiego, później do Laszczki, później do Mehofera. Prezentowała swoje prace, po czym się okazywało, że rzeczywiście jest talent. Jedną z takich pierwszych kobiet była Wanda Ślędzińska. Później Hanna Rudzka-Cybisowa była taką kobietą, która została mianowana od razu na stanowisko profesorki w 1945 roku. I ona była pierwszą kobietą, która objęła to stanowisko. W 1960 roku została dziekanem Wydziału Malarstwa. W dwudziestoleciu międzywojennym z punktu widzenia historii Akademii najważniejszym wydarzeniem było założenie jej paryskiej filii, której kierowanie powierzono Józefowi Pankiewiczowi w 1925 roku. Rok wcześniej na studia do Paryża wyjeżdża grupa jego studentów, która założyła Komitet Paryski, w skrócie KP, który miał pomóc im zbierać fundusze na dalsze studia w Paryżu. Wśród jego studentów znaleźli się m.in. Hanna Rudzka-Cybisowa i Czesław Rzepiński, którzy po II wojnie światowej obejmą pracownię na Krakowskiej Akademii. Natomiast wychowankami Rudzkiej-Cybisowej i Czesława Rzepińskiego była kolejna grupa artystów, także jak ich profesorowie, tworząca w duchu koloryzmu, m.in. Jan Szancenbach. W ogóle całe malarstwo dla mnie jest malarstwem kolorystycznym. Całe dobre malarstwo, bo przecież trudno powiedzieć, żeby dawni mistrzowie nie byli malarzami kolorystami, prawda? Raczej się czuję ekspresjonistą. Dla mnie ten wyraz, ten nastrój, ten klimat, który staram się znaleźć w każdym swoim obrazie, w każdej sytuacji, specjalnie może właśnie w pejzażach, jest bardzo ważnym i wydaje mi się, że to jest właśnie jakaś ekspresyjność. Dzięki staraniom profesorów Akademii zakupiony został w Zakopane na tzw. Harendzie obok domu Jana Kasprowicza dom z dużą parcelą w pięknym położeniu, skąd się roztacza nieporównany widok na Tatry. Dom ten ma służyć przede wszystkim jako miejsce pobytu dla studentów, którzy pod kierunkiem swoich profesorów będą przyjeżdżać tutaj celem studiów pejzażowych i plenerowych. Tu jest większa aktywność. Czyli tu mocniejsze to nawet mogą być te brązy czerwonawe, żeby odróżnić od tego i ta zieleń też. No ale to dobrze, tu góra jest bardzo dobra. Proszę jeszcze sobie poobserwować, zrobić jakieś maleńkie notatki, bo panu na pewno ta obserwacja natury przyda się i orzeźwi, tak jak kropla wody, orzeźwi te obrazy. Co roku są plenery. Kiedyś, jak ja studiowałam, były plenery letnie w różnych
miastach Polski. Natomiast zimowe wyłącznie tu na Charendzie. Studenci zaczynają malować przestrzenie. Mają przed sobą góry, mają architekturę. No i oglądam to, patrzę. Chodzi o to, że to jest ciąg dalszy rozważania na temat jednak obrazu, bo przestrzeń, góry, Charenda to jest temat. Jak to rozstrzygnąć właśnie w obrazie? Padał ulewny deszcz. Tłum ludzi spokojnie czekał na uroczysty moment odsłonięcia kolejnego pomnika w podbabelskim grodzie. Oczom rodziny, mieszkańcom Krakowa oraz przybyłym gościom ukazał się osadzony na mocnym cokole pomnik. Niewątpliwie było to jedno z najdoskonalszych dzieł Dłuta Ksawerego Dunikowskiego. Dunikowski przyjeżdża właśnie, wszyscy napięci. Dunikowski wchodzi i co było charakterystyczne? Jeżeli Dunikowski był w dobrym humorze, to czapkę zostawiał na głowie. I Dunikowski wchodzi na salę, rozglądał się. Ja robiłem kolegę podsiadłego Tadeusza, bardzo zresztą charakterystyczna głowa. Z pierwszy odruch jego podchodzi do tej głowy i pyta się, czyja to głowa? No, ja wystąpiłem w szeregu, że moja. On mówi, świetnie, świetnie, bo on tak zeprzyjął, prawda? Niech pan odleje, to znaczy utrwali w gipsie. No więc wrażenie poszło po sali. No, jeżeli taka reakcja profesora. Przeszedł się tam, popatrzył na pracę innych, podszedł do tej głowy jeszcze raz i z uśmiechem ironicznym mówi do mnie, niech pan odleje, to będzie pan wiedział, jak nie należy rzeźbić. I to było wszystko. To była cała korekta. Chodziło po prostu o to, że była to świetna akademicka głowa, ale tylko akademicka. A różnica między akademizmem a sztuką jest dość zasadnicza. Ja przyszedłem najpierw do pracowni Ajbisza. Przyszła wówczas na Akademię Cybisowa, o ile wiem, Pronaszko Fetkowicz. To był chyba marzec 1945 roku. Zgłosiłem się na Akademię. Istotnie już tam były te prace organizacyjne. Niedługo zaczęły się już wykłady. Jakiś legalny, ponieważ sam jestem malarzem, zwracam się do malarstwa. Nie wynika z tego, że ja widzę w malarstwie jakieś estetyczne, pikturalne walory, pomimo że
Wyspiański twierdził, że w ogóle w teatrze jest 50% wrażeń wizualnych, co jest prawdą. Ale z tego powodu, ponieważ poza tym jeszcze chcę powiedzieć, że ja nie aplikuję, i to jest szalenie ważne, ja nie aplikuję środków malarskich w teatrze. To robią inni, to robią dekoratorzy przede wszystkim. Poszliśmy razem z Andrzejem na umarłą klasę do Krzysztoforów. Wtedy to już Krykot 2 był w Krzysztoforach. I tak się zachwyciliśmy tym przedstawieniem, że następnego dnia poszliśmy drugi raz. I Tadeusz to zobaczył. I bardzo go to zainteresowało, że ktoś przychodzi od razu drugi raz z zachwytu czystego. I spotkaliśmy się i on wtedy się zgodził, żeby Andrzej to sfilmował. W momencie, kiedy katedrę scenografii objęła wychowanka profesora Frycza, profesor Krystyna Zachwatowicz-Wajda, pojawiali się kolejni wielcy artyści. Tacy jak, oczywiście dalej był z nami Andrzej Kreutz-Majewski, ale współpracował z nami pan Andrzej Wajda, pojawiał się Krystian Lupa, czyli jakby myślę, że scenografia oprócz wielu innych zalet, czyli po prostu bardzo ciekawego tematu studiów, miała szczęście do wielkich ludzi. Krystyna Zachwatowicz, jak została szefową katedry scenografii, na dobrą sprawę stworzyła na nowo tą scenografię. Dla mnie stworzyła troszkę nową jakość tej katedry, tego miejsca, w którym jesteśmy. Spotykaliśmy się na co dzień na uczelni, ale również spotykaliśmy się prywatnie u państwa Wajdów. Dlatego mówię państwu Wajdowie, dlatego że oni oboje tutaj bywali. I dzięki temu studenci nasi mieli możliwość spotykania się z panem Andrzejem na co dzień. Mieli z nimi warsztaty. On z nimi rozmawiał, traktował ich tak samo jak każdego partnera, z którym pracował na całym świecie. Tu się zaczęło nasze pierwsze spotkanie z Krystyną. Zaczęło się wszystko od biesów, dlatego że Andrzej postanowił biesy zrobić sam. I dekoracje, i kostiumy, i wyreżyserować, wszystko. Nie wiedziałem, co ja mam z tym zrobić. Mówię, Piotr, no rany boskie, no nie dam sobie rady. A mu mówi, proś Krysię, to ci Krysia to zrobi. No i udało mi się. Krysia wybrała to, co trzeba, to, co można. Piotr Skrzynecki nas pożenił. Przychodzimy, odchodzimy. Leciuteńko na paluszkach. Szczotkujemy, wycieramy buty nasze, twarze nasze. Trzeba pamiętać, że Piwnica pod Baranami, kabaret Piwnica pod Baranami powstał we współudziale albo nawet w naczelnym udziale studentów na on czas Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. To się tak łatwo mówi teraz studentów, a to były wybitne postaci. Na miły Bóg przez czasy uprzytomni, że był to choćby Bronisław Chromy, Kazimierz Wiśniak, po to już późniejsze, Krzysztof Pankiewicz. Pojawia się pani Krystyna Zachwatowicz, która przecież razem z mężem swem tutaj się pojawiała, z panem Andrzejem Wajdą, kochanym reżyserem naszym. I proszę Państwa, na koniec rodzynek. Stanisław Tabisz, profesor doktor habilitowany, obecny rektor Akademii Sztuk Pięknych, całe lata występował z nami tutaj na tej scenie. Na naszej wyspie żyjemy wszyscy śliczni i czyści. Nagle do wyspy płynie nieczysty chrap i sobie. To jest książka będąca moją autobiografią, ale obejmuje 1/4 historii Akademii. Kiedy wstąpiłem na Akademię w 1967 roku, miałem możliwość spotkania znakomitych artystów i pedagogów
Hanna Rudzka-Cybis, Tadeusz Kantor, Wacław Taranczewski, mój mistrz, u którego studiowałem. Przez te pół wieku zmieniali się nie tylko ludzie w Akademii, ale i sama Akademia. Rektor Marian Konieczny rozpoczął rozbudowę głównego gmachu Akademii i tak powstało to skrzydło od ulicy Paderewskiego, jak i zaadaptowana została część kamienicy do ulicy Basztowej. W tym czasie zresztą zmienił się również sam plac Matejki, na który powrócił pomnik grunwaldzki, zniszczony przez okupantów hitlerowskich i zrekonstruowany właśnie przez rektora Koniecznego. Postawiłem tego króla w strzemionach, podniósł się. Zrozumiałem intencję również autora, że oto przedstawia króla, który wraca z pola walki jako zwycięzca i stoi przed bramami miasta Krakowa. Wjedzie za chwilę. Więc wobec tego przyjmuje godnie, że tak powiem, powitanie. Poza tym, formalnie rzecz biorąc, on stojąc w strzemionach jest wyższy. Lekko odchyliłem głowę konia i jest widoczny z frontu. W tamtym poprzednim, jeśli się stanęło en face, to króla nie było widać, bo go zasłaniała go głowa konia. Akademia zyskała patrona, ponieważ w 1979 roku z inicjatywy Koniecznego zostało jej nadane imię Jana Matejki. Choć nam się wydaje, że ona zawsze nazywała się imieniem Jana Matejki, nawet kiedy jeszcze Matejko w niej nie studiował. No pomimo 200 lat historii, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki posiada współczesny znak graficzny, którego autorem jest pan profesor. To jest tarcza i paleta. Palety miały różne kształty. Ta w tym wypadku ma kształt herbu, kolory, czern i biel. Dla głównych elementów Akademii i 7 kolorów dla poszczególnych wydziałów. I również w tym jubileuszowym napisie ta kolorystyka i ta ilość kolorów dokładnie odpowiada wszystkim naszym podstawowym częściom. Występuję w roli akuszera najmłodszego dziecka Akademii Sztuk Pięknych, które stało się jednostką podstawową tej uczelni zaledwie 5 lat temu. Już po pierwszym roku studiów nasi studenci zaczęli uzyskiwać w lokalnych konkursach wyróżnienia i nagrody, aby po pierwszych 3 latach zacząć wygrywać w konkursach międzynarodowych. I to nie tylko konkursach artystycznych. Okazało się, że najbardziej zdeterminowanymi dla utworzenia tego kierunku i równocześnie posiadającymi uprawnienia akademickie osobami są artyści, którzy dojrzewali intelektualnie i artystycznie w okresie lat 60. i 70., czyli w czasie kontrkulturowego buntu. Zamysłem twórców wydziału profesorów Dutkiewicza, Zarzyckiego, Słoneckiego i profesora Hoplińskiego było to, żeby kształcić studentów w pełni, jako humanistów, artystów i bardzo dobrze wykształconych praktyków konserwatorów. Realizujemy bardzo duże projekty i związane z konserwacją malarstwa i rzeźby, ale również i witrażu i szkła. Na nas po prostu spoczywa bardzo duży obowiązek dbałości o powierzone nam obiekty zabytkowe, bo tylko na takich obiektach kształcimy naszych studentów. Konserwacja ołtarza Witostwosza jest przedsięwzięciem spektakularnym pod każdym względem. Od roku 2015 prowadzimy prace badawcze i konserwatorskie. To ściśle łączy się z historią istnienia Akademii Sztuk Pięknych. Począwszy od Jana Matejki, który sam brał udział również w konserwacji ołtarza Witostwosza w końcowych latach XIX wieku. W zespole konserwatorskim i naukowym
mamy zarówno pracowników obecnych naszego wydziału, jak i osoby, które są naszymi absolwentami. Za ołtarzem mamy skonstruowane platformy robocze i tam prowadzimy główne działania. Nie ma takiej sposobności, żeby dzieła sztuki tej klasy wyjeżdżały dalej niż obszar, w którym znajdują się na stałe. To jest dla ich bezpieczeństwa. Wydział Fór Przemysłowych należy do jednych z najmłodszych. Łączy zagadnienia nauki, techniki i sztuki. Został założony w 1964 roku za sprawą bardzo wybitnych osobowości profesora Zbigniewa Chudzikiewicza i profesora Andrzeja Pawłowskiego. Jest to pierwszy wydział wzornictwa w Polsce. Odpowiada na zapotrzebowanie w zakresie projektowania infrastruktury, takich zagadnień jak transport publiczny czy transport osobowy. A w skali takiej mniejszej skupia swoją uwagę na przedmiotach codziennego użytku. Myślę, że warto by wspomnieć o współpracy z NASA. Na naszym wydziale działa pracownia projektowania dla środowisk ekstremalnych i tam dr Michał Kracik podjął współpracę z tą instytucją w zakresie zaprojektowania kapsuły pod kątem ekspedycji na Marsa w 2030 roku. Wydział Architektury Wnętrz powstał na Akademii, zainicjowany przez Szyszko Bohusza. Również został stworzony przez Gałęzowskiego. Wydział funkcjonuje do dzisiaj, mając wiele różnych dyscyplin. Na ostatnie czasy nawet utworzyliśmy nową. Projektowanie tkaniny i ubioru. Od roku 2010 organizujemy Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz i pokazujemy tak naprawdę, czym architektura wnętrz jest, czym się zajmuje i jak szeroko zaczyna oddziaływać na kształtowanie przestrzeni. Słowem kluczem i pewnie czynnikiem, który generuje popularność wydziału i także swoistą wizytówką wydziału, jest różnorodność. Jeśli spojrzymy na ekran naszego smartfona, tam wszystkie rozwiązania wizualne należą do domeny grafiki. Jeśli spojrzymy na książkę, poza jej treścią mamy do czynienia z grafiką. Jeśli spojrzymy na otaczające nas komunikaty wizualne, te, które znajdują się w przestrzeni publicznej, oglądamy grafikę. Popularność Wydziału Grafiki wśród kandydatów znajduje także odzwierciedlenie w ich osiągnięciach. Filmy naszych absolwentów i studentów biorą udział w konkursowych pokazach, chociażby na festiwalu w Cannes, São Paulo czy w Berlinale. Jest to pracownia miedziorytu, jedna z najstarszych pracowni na Wydziale Grafiki. Na tych starych maszynach można uprawiać sztukę, która jest naprawdę bardzo nowoczesna, bardzo otwarta. No, najbardziej wpływową postacią Wydziału to był profesor Mieczysław Wejman, który, można powiedzieć, Wydział zakładał, był rektorem. W 1966 roku zostało powołane pierwsze Międzynarodowe Biennale Grafiki. Ono nieprzerwanie praktycznie trwa do czasów dzisiejszych, dzisiaj w formie triennale. Nasi profesorowie są laureatami nie tylko krajowych, ale i międzynarodowych konkursów i, co bardzo ważne, oni posiadają te realizacje w przestrzeni w Japonii, w Argentynie, w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, w Europie.
jeżeli chodzi o Kraków. Odpowiedzialność artysty, rzeźbiarza, myślę, wynika właśnie z tego, że ma ona trwałe zakorzenienie tutaj w tej przestrzeni. Przykładem niech będą Planty Krakowskie, gdzie możemy odnaleźć cały szereg znakomitych rzeźb, które wpisały się świetnie właśnie w koncepcję miasta parku, miasta ogrodu, i rzeźby były ich naturalnym jakby uzupełnieniem, mając swoje określone treści, nie tylko estetyczne. Jest to troszeczkę dramatyczne, ale jak już będzie to całe dorzeźbione w takim sensie, jak chciałem, to będzie to w kierunku takiego, że człowiek zdrowy ma pomagać ludziom niepełnosprawnym, dlatego, bo ten niepełnosprawny człowiek też ma uczucia takie same, może jeszcze głębsze, jak zdrowy człowiek. O, właśnie tutaj był student, który chce zrobić rzeźbę o współczuciu. Tematem jest współczucie. A używa do tego sprawdzonej formy rzeźby realistycznej, studyjnej. Tak jest sformułowany program, że w jednej pracowni pracują studenci z różnych lat. I oni się niezmiernie dużo uczą między sobą. Historia 200-letnia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie to de facto historia Wydziału Malarstwa. Od niego się wszystko zaczęło. Nie wiem, czy nie będzie to pewnego rodzaju nadużyciem, ale właściwie poza rzeźbą i intermediami, które są najmłodszym wydziałem, wszystkie inne w jakimś sensie się wyistaczały właśnie dzięki temu, że to malarze posiadali tak szeroki wachlarz i różnorodność umiejętności. Od samego początku z tym wydziałem byli związani najwybitniejsi polscy malarze, począwszy od Matejki, później jego uczniowie. No jest przede wszystkim największym wydziałem na Akademii. Oscar Wilde powiedział: młodość to jedyna rzecz godna posiadania, a wy właśnie tą młodość posiadacie. Wykorzystajcie zatem młodość, oczywiście w sposób odważny i twórczy, wprowadzając ludzkość przynajmniej w stan szokującego osłupienia albo niewyobrażalnego podziwu dla nas. Świadomy obowiązków studenta Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie, mając na względzie bogatą tradycję uczelni, uroczyście ślubuję rozwijać moją wiedzę, umiejętności i artystyczny talent, dbać o godność studenta i dobre imię Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. Dziękuję. Praca twórcza jest pracą najcięższą. Krystalizuje się powoli, często przez długie miesiące, lata, nawet dziesiątki lat, zanim dojrzeje w zupełności. Rzeczy twórcze nie starzeją się nigdy. Nigdy nie tracą swej siły.